Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko. W pewnej wsi żyła uboga wdowa. Miała syna Bartka. Dobry był chłopak, ale ciężkiej pracy jak mógł unikał. Oj, Bartku, ptaszki strugasz, a zwierzęta wody nie mają. Po co dźwigać wodę? Będzie padać. Dokąd idziecie? Do Krakowa, po naukę. Piękny! Ty go zrobiłeś? Mhm. A ta nauka to ciężka praca? Tak, ale warto. Pójdę i ja do Krakowa. Słusznie, to do zobaczenia. Idę do szkoły, zostanę doktorem, będziemy bogaci. Tu czy tam, synku, wszędzie pracować trzeba. Nie martw się, mamo, poradzę sobie. Kto ci w tym świecie pomoże? Patrz, będę go strzegł. Takiś mądry? To może wiesz, którędy do Krakowa? Pewnie, że wiem. Jak to? Ty gadasz? Jesteś zaczarowany. Powiedz, Bartku. Idziesz do Krakowa? Do szkoły. Zostanę doktorem i matce życie odmienię. Gorące, kluski, gorące! Jabłka! Jabłka! Ratunku! Pomocy! Uważaj! Zawołajcie doktora! Oj, oj. Chodź ze mną. Tak. Nie. Już. Dziękuję. Nie mam pieniędzy, może służbą odpłacę? Zgoda. Co? Tu się nauczę leczyć. Jak tam mój asystent gotowy? Lumbago! Zioła mi plecy nacierać. Lumbago. Wiem, co robię, przyjacielu. Bartek, przygotuj syrop. Ach,
jadę na wieś do chorego. Wrócę za tydzień. Zajmij się domem. Zamknij dziób! Ja do doktora. Ucho mi przewiało. Zastępuję go, proszę. Uchos strzykanos. Przeciągów unikać, ziołami ucho rozgrzewać. Ciotka burmistrza. Straszna złośnica każdemu dokuczy. Ach, źle się czuję. Wszyscy mnie tak denerwują. Ludzi unikać. Najlepiej do lasu wyjechać. I ziółka pić. Flores na humores. Jak ci się wiodło? Dobrze. Chorych leczyłem i nazbierałem talarów. Co? Leczyłeś? Leczenie ludzi to nie zabawa. Jeśli tego nie rozumiesz, musimy się rozstać. Idziesz do szkoły? Po co? Wracam do domu. Przecież umiem leczyć. Kogo chcesz okłamać? Bywaj zdrów. Coś tam jest. Możesz mi pomóc? Ktoś ty taki? Bartek, doktor, a pani? Śmierć jestem. Kostucha. Idziesz piechotą, to znaczy, żeś kiepski doktor. Mogę więc za przysługę łatwo się odwdzięczyć. Zawrzemy układ. Jeśli pojawię się przy nogach chorego, lecz go jak umiesz, bo i tak wyzdrowieje. Jeśli przy głowie ja go zabieram, zgoda. Zgoda. Jeśli nie dotrzymasz umowy, życiem przypłacisz, pamiętaj. Jej nie oszukasz. Żaden doktor na świecie nie ma spółki z kostuchą. Teraz dopiero talary nam się posypią. Doktor nad doktory spojrzy i wie, kto wyzdrowieje. I tylko dwa talary bierze. O. Pypeć na języku. Tydzień nie mówić. Rumianek przykładać. Gorączka pić rumianek. Koklusz pić wywar z rumianku. Okłady z rumianku. Dlaczego wszystkie choroby jednakowo leczysz? Wiem, co robię. Nie martw się. Doktorze, córka kasztelana nieprzytomna. Ratuj! No, no, córka kasztelana. Ratuj ją, doktorze. Oddam majątek. Proszę zostawić mnie z chorą. Proszę, stań w nogach. Nie tak się umawialiśmy. Chcę
aby dziewczyna żyła. Będę ją leczył. Tak umiesz leczyć, jak umowy dotrzymać. Ustąp. Proszę, ten jeden raz. Dla uroków dziewczyny czy talarówka sztelana? Ze mną, chłopcze. I grać nie wolno. A to kto? Doktor, córeczko, życie ci uratował. Nie chcę żadnego doktora. Precz! Co się gapisz? Popraw mi poduszki. Mówiłem, że kostuchy nie da się oszukać. Pięknie, że się z naszej umowy nie próbujesz wykpić. To płomyki życia. Każdy ma tu swoje światełko. To płomyk kasztelańskiej córki. A to twój. Zrywam umowę! Ocalić ci życie, musi oddać swoje. Czarodziejski ptak i niezwykłe wydarzenia odmieniły życie Bartka. Od tego czasu pracował chętnie i uczciwie.